Warunki pogodowe, jakie nas spotykają w tym roku, naprawdę nie ułatwiają pracy. Na szczęście ta baza treningowa w Tarnowie poprawia się i możemy korzystać z niezłych obiektów, które są odśnieżane i które nadają się do treningu. Wkraczamy w decydujące momenty okresu przygotowawczego i naprawdę przerwa w tym momencie byłaby bardzo niewskazana. Pierwsze wzmocnienia stały się faktem, długo to trwało, mamy kilka swoich priorytetów transferowych. Cały czas czekamy jako drużyna na te wzmocnienia. No pierwszy nasz priorytet się jakby dokonał i mamy wzmocnienie formacji obronnej, naprawdę doświadczonym zawodnikiem, także czekaliśmy długo, ale myślę, że jestem przekonany, że to wzmocnienie będzie realnym wzmocnieniem i poprawi naszą grę w defensywie. Oczywiście jest to nie koniec naszych wzmocnień i liczę na działaczy i na to, co się w najbliższych dniach wydarzy, tak żebyśmy mogli realnie mówić o szansach awansu. W najbliższe dwa tygodnie to jest praca cały czas nad wytrzymałością specjalną, wytrzymałością biegową. Z elementów piłkarskich poprawiamy wszystkie rzeczy, czy doskonalimy wszystkie rzeczy, które dotyczą naszej taktyki, szlifujemy te elementy dzięki temu, że mamy właśnie dostęp do tych boisk. Także wszystko przebiega zgodnie z planem i mam nadzieję, że za 3 tygodnie już będziemy w takiej dyspozycji, że tak naprawdę moglibyśmy sezon zaczynać. Witam serdecznie wszystkich kibiców Unii Tarnów. Dołączyłem do zespołów w projekcie awansu do trzeciej ligi. Na pewno dużą zasługę tutaj zrobił kapitan drużyny, który gdzieś tam zabiegał o to, także i prezes klubu o to, żebym dołączył tutaj do drużyny. Także na pewno zrobimy wszystko, żeby awansować i na pewno to wyzwanie jest teraz bardzo interesujące dla mnie i mam nadzieję, że też pomogę oraz tutaj pomogę też innym zawodnikom, zwłaszcza młodszym, którzy przychodzą z akademii czy ze szkoły, aby im trochę pomóc. Jesteśmy w trakcie przygotowań do rundy wiosennej sezonu. Bardzo ważne przygotowania, które mają nam pozwolić na walkę o awans do trzeciej ligi. Bardzo na to liczymy, dlatego też ta intensywność treningów, zaangażowanie jest bardzo widoczne. Klubowi też bardzo na tym zależy, za tym idą transfery. Pierwszy już potwierdzony Adam Kokoszka, zawodnik z bardzo bogatym CV, który wierzę, że pomoże nam w tym awansie. Jest 6 jednostek treningowych w tygodniu, w tym jest też mecz sparingowy. Trenujemy na dwóch boiskach ze sztuczną murawą na Woli Rzęcińskiej i Wojska Polskiego. Do tego dochodzą treningi w siłowni 2 razy w tygodniu, plus jedno bieganie w plenerze. Także intensywność bardzo duża i miejmy nadzieję, że przełoży się na wynik końcowy, jaki jest awans do trzeciej ligi. I trzymajcie za nas kciuki bardzo mocno. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy.